Nawet nie wiecie, jak jestem dzisiaj szczęśliwy, dlatego że udało mi się między zajęciami klasztornymi wyrwać do ogrodu. Wielka Sobota od dawna mi się kojarzy właśnie z ogrodem, ale o tym pewnie jeszcze za chwilę powiem. O, tutaj widzę, że brat Jan coś robi przy drzewach. Bracia sobie też trochę spacerują. No właśnie, ogród, chwila spokoju, herbata, którą też przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. To jest Wielka Sobota. I chciałbym na początku wam powiedzieć pewną historię, która właśnie jest związana z herbatą. Ta historia wydarzyła się w pierwszej połowie XX wieku na górze Athos, tam, gdzie już od wielu, wielu, wielu lat mieszkają mnisi prawosławni. Wtedy, w pierwszej połowie XX wieku, na górze Athos żył mnich Sofroniusz, uczeń świętego Sylwana. I pewnego dnia do mnicha Sofroniusza przychodzi młody człowiek, młody mnich i mówi: nauczycielu, potrzebuję pomocy. Mam takie wrażenie w moim życiu duchowym, że znajduję się na skraju otchłani, na skraju przepaści. I kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Sofroniusz popatrzył na swojego ucznia z przenikliwym wzrokiem, pogładził swoją długą i gęstą brodę. Szkoda, że takiej brody nie mam, ale możemy sobie to wyobrazić. W każdym razie udzielił takiej rady. Jeżeli stoisz na skraju otchłani i nie wiesz, co masz zrobić, to koniecznie zrób krok do tyłu i napij się herbaty. Genialne. Genialne to, co powiedział Sofroniusz, to jest też znakomite na dzisiejszy dzień, na dzisiejszą Wielką Sobotę, dlatego że pomiędzy bardzo mocnym, bardzo silnym Wielkim Piątkiem a nocą Zmartwychwstania, która już za chwilę się wydarzy, mamy Wielką Sobotę. Dzień na to, żeby zrobić krok w stronę światła, a nie w stronę ciemności, i po to, żeby nabić się herbaty, czyli pozwolić sobie na pewien oddech, na spokój i pomyśleć sobie, w którym miejscu się dzisiaj znajdujemy. Dlatego, że Wielka Sobota jest pewnym buforem. To jest dzień, w którym jest spokój, jest cisza, ale też wyczekiwanie, pełne nadziei, wyczekiwanie na zmartwychwstanie. I to jest ogród. To jest ogród, bo słuchajcie, wirus wirusem, ale jak jestem tutaj w ogrodzie, to nie mam wątpliwości, że wiosna i tak przyjdzie, bo już przychodzi. Życie jest silniejsze. I myślę, że czasami możemy się tak bardzo na tym skupić, ile rzeczy nam odebrano, ile ograniczeń wprowadzono, i to prawda, i to jest strasznie męczące i bardzo niewygodne, ale jeżeli się na tym skupimy, to stracimy czujność i nie zauważymy tego dobra, które już w tym momencie zaczyna w nas się rodzić. Gdybym teraz do naszego ogrodu wszedł pogrążony w czarnych, posępnych myślach, gdzieś skoncentrowany na smutku, to nawet bym nie zorientował się, ile piękna jest tutaj w ogrodzie, nie usłyszałbym śpiewu ptaków, nie poczułbym pięknego zapachu wiosny w naszym ogrodzie. To jest Wielka Sobota, kiedy pomału zaczynamy z tego, co ciemne, trudne, przesuwać się w stronę nadziei, w stronę zmartwychwstania. Chodzi o tę wrażliwość, o to, żeby dzisiaj tego nie stracić w sobie. Zebrało mi się dzisiaj też na wspomnienia. Wielka Sobota to jest w ogóle taki dzień bardzo też nostalgiczny. Przypomniała mi się historia pewnej młodej kobiety. To jest historia sprzed kilkunastu lat. Kobiety, która doszła w swoim życiu właśnie do kresu, do otchłani, i pewnej nocy wyszła z domu, bo już nie wiedziała, co ze sobą zrobić. I poszła do lasu. Błąkała się w tym lesie z zamiarem
i pokusą, żeby z tego lasu już nie wrócić. I kiedy zaczynało świtać, jak później opowiadała, to modliła się w bardzo prosty sposób. Panie Boże, jeżeli jesteś, jeżeli ja nie jestem Tobie obojętna, to daj mi jakiś znak, bo ja już nie mam żadnej siły. Żaden znak nie przychodził. Ona chodziła po tym lesie, kompletnie nie wiedząc, co ma zrobić. I w jednej sekundzie, ale to sobie wyobraźcie, że w jednej sekundzie na jej ramieniu wylądował ptak, który sfrunął z pobliskiej gałęzi. Niczego więcej ona nie potrzebowała, coś w niej pękło, coś w niej się przełamało. Wróciła do domu, poprosiła o pomoc. To był ten moment, kiedy nie wskoczyła w tę otchłań, ale zrobiła krok w stronę światła. To była jej wielka sobota, przejście pomiędzy Wielkim Piątkiem do zmartwychwstania. Chodzi o czujność, chodzi o to, żebyśmy dzisiaj zauważali bardzo subtelne znaki, które, jeżeli je przyjmiemy, potrafią w nas naprawdę zrodzić wielkie cuda. A jak już jesteśmy też przy wspomnieniach, tak się trochę rozgadałem, ale dużo mam wspomnień dzisiaj i przypomniał mi się świętej pamięci ojciec Witold Słabik, dlatego że kilkanaście lat temu tutaj w parafii stawiałem swoje pierwsze kroki w posłudze duszpasterskiej i właśnie Witold wprowadzał mnie w tajniki służby duszpasterskiej. I wtedy z Witoldem mieliśmy polary, zielone polary. I lubiliśmy pół żartem, pół serio sobie rozmawiać na ten temat, szczególnie kiedy szliśmy albo spowiadać do kościoła, albo szliśmy z wizytą po kolędzie w parafii, albo do kancelarii parafialnej, zwłaszcza kiedy było dosyć chłodno, to zakładaliśmy wtedy te polary. Witold, jeśli dobrze pamiętam, miał nieco ciemniejszy polar, ja miałem chyba jaśniejszy. W każdym razie, kiedy szliśmy w tych polarach, to mówiliśmy sobie, idziemy ubrani w polary w barwie zieleni, koloru zielonego, po to, żeby nieść ludziom nadzieję, nieść Chrystusa. Najlepiej jak potrafimy, pomimo swojej kruchości, słabości, chcemy nieść nadzieję. I to jest bardzo dominikańskie, to nam zostawił święty Dominik, żebyśmy nie zapominali o nadziei. Z tym też wiąże się kolejna historia. Kiedy święty Dominik umierał, to powiedział nam, braciom, że kiedy już będzie w niebie, kiedy będzie już bardzo blisko Boga, to możemy być pewni Jego wstawiennictwa, że On się będzie za nas modlił, że On będzie Bogu o nas mówił. I pomyślałem sobie dzisiaj, Wielką Sobotę, że trzymamy Dominika za słowo. I bardzo chcę i w swoim imieniu, i w imieniu nas wszystkich poprosić Dominika, żeby się wstawiał dzisiaj za nami. Żebyśmy w tym czasie zamętu, niepokoju, zmęczenia mogli doświadczyć zmartwychwstania Jezusa. Tego, że Jezus zmartwychwstanie dokładnie w centrum naszego zmagania, naszego smutku, zniecierpliwienia, że On jest i żyje między nami. Trzymamy za słowo świętego Dominika, niech on bardzo się za nas wstawia. To jest ciekawe, że kiedy Dominik już umarł, to później powstała piękna łacińska antyfona Ospe Miram, czyli O nadziejo przedziwna, w której odwołujemy się do tej nadziei, którą zostawił nam Dominik. Dominiku, obiecałeś, że będziesz za nas się modlił, że będziesz się wstawiał w naszym imieniu i dlatego dzisiaj, Wielką Sobotę, prosimy Cię o to, żebyś o nas pamiętał. Żebyśmy mogli doświadczyć tego, że Chrystus jest, tego, że Chrystus zmartwychwstaje w tym wszystkim, co się teraz dzieje. I słuchajcie, w takim razie Wielka Sobota, ogród, święty Dominik, robimy krok nie w stronę przepaści, tylko w stronę światła, w stronę życia i na cześć dzisiejszej nocy zmartwychwstania
i z pozdrowieniami dla Was, łyk herbaty. Do zobaczenia.